Scenaria dzisiejszego odcinka dość nietypowa, jeżeli chodzi o ten kanał, a to za sprawą faktu, że nadal czekam na sześć półek, które pozwolą mi uzupełnić regał, zbudować go wreszcie do końca i pokazać go Wam w przyszłym tygodniu. Ale skoro sceneria jest wyjątkowa, to dziś chcę Wam opowiedzieć o nie mniej wyjątkowej książce, a właściwie to dużo bardziej wyjątkowej książce. Jednej z najważniejszych książek mojego życia, książek, które pozostały mi w głowie i w sercu mimo że czytałem ją kilka lat temu. Cormac McCarthy Droga. Robert Sodou przetłumaczył na język polski. Książka na pozór bardzo prosta. Książka, którą pozornie moglibyśmy bez najmniejszego problemu zaszufladkować, bo czymże ona jest pozornie. Pozornie to jest postapokalipsa, relacja ojca z synem, którzy przemierzają no Amerykę, która została już zniszczona, świat po zagładzie. Nie wiemy, co tak naprawdę doprowadziło do zagłady, natomiast wiemy, że warunki życiowe stały się ekstremalnie trudne. Brakuje wszystkiego, brakuje pożywienia, brakuje podstawowych środków umożliwiających przetrwanie i mamy garstkę ludzi, którzy walczą nieustająco o to, by dożyć do dnia następnego. A w tej walce nie cofną się przed niczym, bo człowiek zdeterminowany, człowiek przyparty do muru jest gotów zrobić tak naprawdę wszystko. Pozornie Dokładnie to samo, co mamy w każdej innej postapokalipsie, ale o tym jak pozory mogą mylić, już teraz Wam mówię, bo to tak naprawdę jest książka traktująca o drodze na wielu różnych płaszczyznach. Z jednej strony jest to oczywiście w bardzo prosty sposób przedstawiona droga z punktu A do punktu B, czyli jakaś Przestrzeń, którą należy przebyć, jakaś odległość, którą należy pokonać, żeby dotrzeć do celu podróży. Celem podróży w tej książce jest dotarcie do ciepłego miejsca, gdzie można po prostu żyć w dużo lepszych, dużo bardziej komfortowych warunkach, gdzie nie trzeba tak naprawdę starać się o ciągłe ogrzewanie i o zapewnienie sobie ciepła, które jest oczywiście niezbędne do przeżycia. Z drugiej strony jest to metaforyczna droga, którą przebywa chyba każda albo większość ojców z synami, czy też można to powiedzieć rodzica z dzieckiem, rodzic, który przebywa z dzieckiem drogę, drogę wiodącą go ku dojrzewaniu, ku dorosłości, pokazujący realia życia, jak żyć, przygotowujący go do samotnego życia, bo w pewnym momencie no, siłą rzeczy dziecko pójdzie samo dalej przed siebie, bez już tego rodzica, który mu towarzyszy, który go wprowadza w ten świat. No i z trzeciej strony jest to też droga, moim zdaniem, wiodąca ku zachowaniu człowieczeństwa. Bo nasi bohaterowie charakteryzują się tym, że oni pomimo zmieniających się warunków, pomimo tego, że cały świat, cała cywilizacja i dotychczasowe wartości runęły w gruzach, nic z tego nie zostało. Świat jest zupełnie innym miejscem niż był wcześniej. Nie ma już ptaków, nie ma ryb, tak naprawdę wszystkiego brakuje. Mamy pustkowia, bardzo okrutną i trudną, surową krainę do tak naprawdę przetrwania, to mamy tutaj przede wszystkim bohaterów, którzy chcą pozostać w zgodzie z wartościami, które były kultywowane w tym świecie, ostatnim, w świecie dobrym, w świecie, w którym można było żyć przed katastrofą, a tą wartością jest przede wszystkim pozostanie dobrym człowiekiem. I tutaj często pojawia się takie pytanie ze strony chłopca, który pyta swojego ojca: tato, czy my nadal jesteśmy dobrzy? Tak, jesteśmy. A czy będziemy zawsze dobrzy? Tak, będziemy. To jest obietnica na pozór bardzo trudna do spełnienia, bo jak pozostać w dobrym w świecie, w którym dobro zniknęło, w którym tak naprawdę zastąpiła je walka o przetrwanie, instynkty, zabójcze, yy, gdzie szerzy się kanibalizm, gdzie człowiek potrafi zabić człowieka, by wydrzeć mu tak naprawdę. Yy, te rzeczy, tę te namiastkę dobytku, którą tamten posiada. Bo tak naprawdę rzecz rozchodzi się o to, że przetrwanie zależy tutaj od każdego znaleziska. Trzeba szperać, trzeba poszukiwać, czasami zapuszczać się w bardzo niebezpieczne rejony, by odnaleźć coś, co jest niezbędne do przeżycia. Nie tylko prowiant, ale czasami też baterie, czasami jakieś paliwo, by móc właśnie rozpalić ognisko, czy w jakikolwiek inny sposób ułatwić sobie tę egzystencję, by w jakikolwiek sposób móc zapewnić sobie przetrwanie na dzień następny, do dnia następnego. I i mamy tutaj nieustającą walkę o każdą chwilę, o każdy dzień. Ale bynajmniej ta walka nie cechuje się bezpośrednimi starciami międzyludzkimi, bo ja wiem, apokalipsa, post -apokalipsa z reguły cechuje się tym, że ci ludzie, którzy przeżyli ze sobą, walczą. Dochodzi do tych starć, do tych pojedynków. Ktoś musi zabić drugiego. Owszem, takie rzeczy też tutaj są, ale nasi bohaterowie, którzy chcą pozostać dobrymi, właśnie unikają tego typu sytuacji. Oni wolą coś ominąć, jakąś niebezpieczną sytuację, obejść zagrożenie szerokim łukiem, aniżeli hmm, Wejść w nie bezpośrednio i doprowadzić do sytuacji zagrażającej jej życiu. To jest właśnie książka, która rozwija się leniwie, która jest mozolna, powolna, ale przez to właśnie piękna i bardzo realistyczna. To jest książka, która pokazuje, jak można pozostać człowiekiem w świecie, w którym to człowieczeństwo nie ma już racji bytu, kiedy te cechy, które dziś w naszym świecie są jeszcze mm, pożądane. W tamtym świecie tak naprawdę stają się wielkim utrudnieniem, bo łatwiej byłoby po prostu kogoś zabić, wydrzeć mu zgromadzone przez niego zapasy i po prostu przetrwać w ten sposób. Tyle tylko, że ci bohaterowie nie chcą tego robić. Najbardziej paradoksalne jest to, że ta książka jest niezwykle oszczędna, minimalistyczna niewiele tu dialogów, niewiele tu akcji, ale za to cechuje ją. Ogrom emocji, które spozierają z każdego zdania, z każdego słowa, pomiędzy każdego akapitu i z każdej strony. Emocji nie brakuje od samego początku do samego końca. A czy może być coś ważniejszego dla literatury niż właśnie wywoływanie ogromu emocji? Moim zdaniem nie. To jest przepięknie opisana wędrówka, gdzie każde zdanie, każda strona tak naprawdę przedstawiają nam. Wielki, realny, przerażający świat. Ta książka pozostawia po sobie uczucie wielkiego niepokoju. Ta książka robi wyrwę w sercu, w duszy i pozostaje na długo, bo widać tutaj przede wszystkim jej prawdę nie jakieś wyolbrzymianie pewnej rzeczy, nie tworzenie fabularnego kina akcji, sensacji tylko pokazanie historii, która faktycznie mogłaby się ziścić. Historii, która mogłaby naprawdę się wydarzyć w świecie takim, jak ten opisany przez McCarthy'ego. Ja sięgnąłem po drogę po obejrzeniu genialnego filmu, genialnej ekranizacji z 2009 roku, ekranizacji w reżyserii Johna Hillcota z genialnym Viggo Mortensenem w roli głównej. Ten film jest przede wszystkim wzorcową ekranizacją książki. Wzorcową, bo bardzo wierną. Oczywiście nie w 100%, bo żaden film, żadna adaptacja w 100% wierna być nie może. Nie ma takiej możliwości. Natomiast oddaje ducha tej książki, oddaje jej głębie, oddaje jej filozofię, oddaje wszystko to, co w lekturze było najważniejsze. I jest to przede wszystkim obraz piękny. Poruszający, ale również bardzo niewygodny, bardzo ciężki. Mógłbym nagrać ten odcinek czysto teoretycznie z czytaczową, która również ten film obejrzała, ale która też stwierdziła, że nigdy po książkę nie sięgnie z prostego powodu. Ten film był dla niej zbyt przytłaczający. Ten film zbyt realnie odbijał się w jej wyobrażeniach, i ja myślę, że każdy, kto obejrzy to widowisko, czy kto przeczyta książkę, zauważy, jak bardzo ta rzeczywistość przytłacza, jak bardzo zapomina się w trakcie czy oglądania, czy czytania o tym, że jest to pewnego rodzaju fikcja. Człowiek odbiera to osobiście, bezpośrednio. Ta książka nie wchodzi do wyobraźni, tylko bezpośrednio wbija się do serca. Ta historia porusza dogłębnie, i wydaje mi się, że jeżeli w literaturze jest jakaś cecha najważniejsza, to jest właśnie to, żeby oddziaływała ona bezpośrednio, żeby można było w nią bezwzględnie uwierzyć, tak jak można uwierzyć w niesamowitą, przerażającą drogę. Zarówno książka, jak i ekranizacja. Najwyższa klasa światowa, natomiast sama książka w opisach McCarthy'ego czyni ją absolutnie wyjątkową, niepodrabialną, wymykającą się wszelkim kategoriom, wszelkiemu szufladkowaniu. Bo czy można drogę zaliczyć do postapokalipsy, teoretycznie można, ale stawiając ją na tym polu, możemy postawić obok choćby łabędzi, śpiew, McCamona. Natomiast czy jest to zestawienie. Godne, moim zdaniem, nie, mimo że jedno i drugie czysto teoretycznie w swojej kategorii jest czymś wybitnym, to jednak McCarthy wymyka się schematom, tu jest filozofia, tu jest obyczajowość, tutaj jest przede wszystkim. Relacja, budowanie relacji, głęboko psychologiczna powieść, pozwalająca za, na zadawanie szeregu pytań dotyczących człowieczeństwa i ludzkiej natury, jak i poszukująca odpowiedzi na te pytania, choć też pozostawiająca wiele pytań bez odpowiedzi, pozostawiająca choćby przyczynę m, tej katastrofy, która dotknęła Ziemię, niewyjaśnioną, pozostającą właśnie do interpretacji czytelnika, by ten sam mógł się domyślać, co też się wydarzy. Dla mnie niesamowicie rzeczywista książka, niesamowita lektura, pozostająca w sercu na długo, robiąca w tym sercu dziurę i wyrwę, ale przez to absolutnie wyjątkowa. Polecam Wam całym sercem, aczkolwiek przestrzegam, że nie będzie to lektura ani łatwa, ani przyjemna, bo. Zaniepokoi was naprawdę bardzo bardzo mocno. Swoją drogą ja nie mogę się już doczekać polskiego wydania kolejnych powieści MacCarfiego. Wiem, że za granicą w tym roku już wyszły dwie powieści MacCarfiego, które łączą się ze sobą. No i nie mogę się doczekać ich polskiego wydania. Są to The Passenger oraz Stella Maris. Wiem, że The Passenger w tłumaczeniu Roberta Sudoła, który przetłumaczył również drogę, pojawić się ma w Polsce w przyszłym roku, natomiast Tella Maris jeszcze daty publikacji nie ma podanej, albo przynajmniej nie udało mi się jej odkryć. Natomiast samą drogę polecam wam z całego serca. Książka naprawdę wyjątkowa, jedna z najbardziej wyjątkowych lektur, jakie w życiu przeczytałem. Trzymajcie się! Cześć!